Witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jakub Luzak. Dzisiaj przedstawię Wam sposoby bandażowania. Najpierw powiem Wam, czym jest ogółem bandażowanie. Bandażowanie polega na owijaniu rany. Ma na celu głównie odizolowanie rany od czynników zewnętrznych, ocieplenie jej i przytrzymanie opatrunku znajdującego się na ranie. Wyróżniamy kilka podstawowych technik bandażowania. Kolisty, wężykowy, śrubowy, śrubowy zaginany oraz kłosowy. A teraz przedstawię Wam trzy z nich. A teraz sposób kłosowy. Zaczynamy go od owinięcia bandaża wokół nadgarstka 3 razy. I zaczynamy go idąc do góry i przenosimy bandaż od góry. Ma tutaj nam wyjść takie styl kłosach, tak jak przy zbożu. I tak jak niejednokrotnie na przykład mogliście widzieć u dziewczyn na włosach, charakterystyczny kłos, taki wzór. I lecimy tak bandażem do łokcia. Ważne jest też, żeby owijać opatrunek na 2/3. I kończymy na łokciu, tak samo jak zaczynaliśmy, potrójnym owinięciem. Tutaj już wykorzystam bandaż do końca, żeby było. I opatrunek można ściągnąć takimi ściągaczami, zapinkami, żeby się trzymał, albo wsadzić pod bandaż. A teraz sposób śrubowy. Owijamy na początek rękę, tak jak w każdym sposobie, trzykrotnie wokół nadgarstka i zaczynamy robić wzór śrubki, polegający na tym, że owijamy 2/3 bandaża, nakładając go na siebie. Przypomina to, jak widać, śrubkę. I lecimy tym oto sposobem do łokcia. I owijamy wokół łokcia, pod łokciem, żeby możliwe było zginanie go. Tutaj zostało mi trochę więcej bandaża, ale to trudno. I w ten sposób zakończamy, tak jak wszystkie inne poprzednie, wsadzając bandaż pod albo zapinając go zapinkami. Przedstawiam najtrudniejszy z tutaj przedstawianych sposobów, sposób śrubowy zaginany. Oplatamy najpierw bandażem nadgarstek trzykrotnie, tak jak we wszystkich wymienionych sposobach. I przenosimy bandaż do góry. Umowny jest kąt 45 stopni. I zaginamy bandaż. I lecimy w ten sposób. Ważne jest również, żeby zawijać go tak jak wszystkie inne. Na 2/3 bandaża. Jest to moim zdaniem najmniej zużywanych sposobów, ponieważ jest najbardziej czasochłonny i daje tak naprawdę taki sam efekt jak wszystkie poprzednie wymienione. Ładnie zagniemy, żeby tutaj było wszystko fajnie porobione. Ostatnie zagięcie i jesteśmy już na końcu. Owijamy trzykrotnie. Tutaj pozwoliłem sobie na rozwinięcie bandaża. Naciągamy i wsadzamy albo za bandaż, albo spinamy. Równe jest to. Ważne jest, żeby ręka mogła się zginać podczas ukończenia bandażowania.